odejmij te dwa ułamki dziesiętne. 9,57 oraz 8,09. Zatrzymaj ten film i spróbuj policzyć na kartce, sprawdzisz się. Spróbujmy zrobić to razem. Policzmy pisemnie, zapiszę to pod kreską. 9,57 odjąć 8,09. Odejmujemy te dwa ułamki dziesiętne. Pamiętaj, że musisz zapisać przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi i tak samo z częściami setnymi. I to jest ważne. Wykonujemy teraz zwykłe działanie. Zwykłe odejmowanie. 7 odjąć 9 nie potrafimy, zatem musimy od piątki pożyczyć. Tu będzie 4, a tu 17. 17 odjąć 9 to jest 8. 4 odjąć 0 to jest 4. Teraz ważna sprawa, przepisujemy przecinek. 9 odjąć 8 jest równe 1. Zatem wynik tego działania to jest 1,48. Zapiszę. 1,48. Jeśli chcesz zobaczyć inne przykłady z odejmowaniem ułamków dziesiętnych z inną liczbą miejsc po przecinku, przejdź do kolejnego filmu. Przypominam również, że możecie się spotkać za granicą z innym zapisem liczb dziesiętnych. Zamiast przecinka może być kropka. Na przykład tak będzie w anglojęzycznej wersji Khan Academy.